No dobra. Jak mam ich po... Jak mam wszystko pozwiedzać, to pozwiedzam, od wielka filozofia. Jestem pewien, że gdzieś tu był safe. No cześć, Margaret. Hopę las. Dobra. Czy ja miałem 100 godzin nabite? Fuck! O, witaj. Ale przybyłeś. Czekałem na ciebie. Chciałem cię zobaczyć, zanim wyjedziesz. To miło z twojej strony. Aczkolwiek nie chcę mówić żadnych słów na pożegnanie. Czy pamiętasz? A serce będzie dużo bardziej wstrząśnięte jednym czynem niż tysiącem słów. Czy wiesz, co wstrząśnie naszymi sercami? Potrząśnięcie ręki! Czy naprawdę by się satysfakcjonowało? Dla nas, mieszkańców, to z pewnością jest to grzech. Teraz... Proszę, zamknij oczy. Czemu? Pytasz? Tak, żebyś nie zobaczył mojej grzeczności. W międzyczasie parę metrów obok stoją moje dziewczyny. Czemu skradać pocałunek? O to chcieli zapytać, tak? Ale to ty byłeś złodziejem. Czy kiedykolwiek cię jeszcze zobaczę? Ciekawe. Może? W takim razie, żegnaj. Dobra, to było niespodziewane. Wow, 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 cześć, nie? O, Shinji! Nie spodziewałem się. Szczerze mówiąc, myślałem o tobie i nagle się pojawiłeś, więc... To już jutro. Naprawdę o tobie wiele myślałem i myślałem, że tu przyjdę. Myślałem sobie, co mogę dla ciebie zrobić? Pomyślałem sobie, że... Płakać, ani smucić się... Przez to, że wierzysz, przecież nie będę. Więc zdecydowałem się na coś innego. Pokażę ci, czego mnie nauczyłeś. Kupiłem książkę. Nazywa się... Jak zostać policjantem. Mówiłem ci, że chcę być silną osobą, aby bronić to, co dla mnie ważne, prawda? Cóż, chcę bronić tego miasta. Pracowaliśmy naprawdę ciężko, aby wygrać sobie ten pokój. I chcę, żeby on się utrzymał. Nie masz być pewny, czy coś takiego się nie powtórzy w przyszłości, prawda? Właśnie tu są moi wszyscy najlepsi przyjaciele. I tu poznałem ciebie. Więc pomyśl na sobie, że jeżeli zostanę gliną i... Pan do Jima będzie mną rządził. Więc wracaj do domu dumny. Z nami będzie wszystko w porządku. O, nie chciałam płakać. Musisz jeszcze z innymi pożegnać, prawda? Idź już. No. No. Taka propa. Może do szpitala pojadę? Czy trzeba się pani Uehara? O, znajomo. Dołączyła do jakiejś organizacji charytatywnej i pojechała do Afryki. Wow, do Afryki? Nigdy nie myślałem, że ona by była tą osobą, która by tam pojechała. Cóż, brała tą pracę naprawdę poważnie, pod koniec przynajmniej. Uczyła się nawet podczas przerw.
Pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o tych plotkach o kanale północnym? Nie była zupełnie zainteresowana. O, tak, pamiętam te plotki. Nie żebym wiedziała, od czego się rozpoczęła. Ale skoro ty wspomniałaś, u Echary nie było praktycznie zawsze wtedy, kiedy o nich rozmawialiśmy. Uczyła się jakiegoś zagranicznego języka, czy nie? Poważnie nauczy się angielskiego i paru afgańskich języków. Czytała też dużo książek medycznych. A dlaczego Afryka? Czemu dołączyła do organizacji charytatywnej? Po co? Ja bym raczej wyszła za jakiegoś faceta, który chowała dzieci, była zwykłą chudą domową. Cóż, też tak myślałam, ale widząc jak działała Uehara, zaczęłam o tym myśleć trochę inaczej. Ale wygląda na to, że ma chłopaka i to dosyć młodego. A, to ten, który tutaj przychodził pracować. Mnie tu nie ma, cicho! Cóż, nie znam szczegółów, ale wygląda na to, że naprawdę coś na niej znaczył. Powiedziała mi, że chce żyć tak, aby mógł z niej być dumny. No i wszystko w sobie mocy. Chyba też muszę ciężej pracować. Chyba rozumiem, co miała na myśli. Dobra, wracajmy do roboty. Zróbmy co do naszej mocy. Boże. W pewnym stopniu? Ja zmieniłem życie Sayoko. Sayoko zmieniła życie pielęgniarek? Boże. Szaleństwo. Naprawdę. No, tylko... Dobra, kogo jeszcze mamy? Na pewno Yukiko. Jakby się ktoś pytał, możemy odwiedzić wszystkich, z którymi mamy więź socjalną na poziomie przynajmniej 10. Tak, wiem, że w tym wypadku stwierdzenie przynajmniej 10 nie jest na miejscu. A, gospoda magii, czołem Yukiko. Witaj w... A? Shinji. A, racja, jutro wyjeżdżasz. Dzięki, że przede się zanim wyjedziesz. Naprawdę wielka się dla mnie znaczy. Chciałem po prostu spędzić dzisiejszy dzień jak każdy inny. Pomagać się w pracach domowych, wziąć długą kąpiel, pójść do łóżka. Także mogę się pożegnać bez płaczu. Ale mi się nie udało. Cały czas myślałam o tobie. Matku, jesteś tutaj, tuż przede mną. Wiesz, wcale nie pomagasz. No wiesz, mogę sobie iść. Jesteś taki niemiły. Naprawdę, powiedziałem coś na ten temat. Ej, no dobra. Okej, wyjeżdżam z tobą. I dare you. Żartuję, żartuję, przynajmniej na razie. Wiesz, potem już zdecydowałem się, że zostanę tutaj i zostanę szefową. Znam sobie, jak bardzo się bałam. Czy będę w stanie podawać odpowiedzialności? Czy będę mogła wspierać to całą kadrę sama? Nigdy o czymś takim nie myślałam, ale zdecydowałam się. Muszę teraz szczerze się postarać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pokonać ten strach. Ty będziesz moim sercu, kiedy będę to robić, Shinji. Będziemy razem, nawet jeżeli będziemy daleko. Obiecuję, że nie będę uciekać z swoich problemów i strachów. Muszę się zmierzyć z każdym wyzwaniem, twarz w twarz, jakkolwiek trudny by się nie wydawało. Pamiętasz, co powiedziałem o Nosegiri, prawda? Jeżeli ludzkość będzie tak życzyć, pewnego razu wrócę. Ja tego nie chcę. Zmierzyć się ze sobą, cokolwiek by się nie stało. Dziękuję, Shinji. Ale zawsze będę ci kochać. I tak usłyszeć to od 5 dziewczyn. Jak to muszę wracać do roboty? To jutra. No do jutra, Kiko. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? I to nie będzie z oczywistych powodów. Teddy! O, sensei! Gdzie idziesz? Też przydać plody?
Cóż, jesteś spóźniony. Niestety wszystkie znalazły się już w moim żołądku. A, powinienem trochę dla ciebie zostawić. W końcu wyjeżdżasz taki tam. No i tam, bez przesady. Zostanę to jeszcze trochę. Mgła po drugiej stronie. No cóż, jeszcze się nie do końca nie oczyściła. Ale cieszę się, że cię poznałem. Ciebie, Pioskę, Nanako, Yuki i przed Chiny. Byliście moim życiem. Dziękuję, sensei. Kocham cię. Nie jestem pewien, czy chciałem to ostatnio usłyszeć. Czanszu. O, sensei. Co za przypadek spotkać się tu. Co robisz? Żegnam się z ludźmi. Żegnasz się? Co masz na myśli? Jeżdżam jutro. Jutro? To bardzo niespodziewane. Mamy to w mecz baseballa. W baseball! Ale chcę się również z tobą pożegnać. Dobra, spokojnie. Nie stresuj się tak, przecież nie musisz. Okej. W takim razie, czy mógłbyś powiedzieć coś, co zawsze chciałem powiedzieć? Nawiązałem przyjaźń. Pasują teraz w sklepie, kupuję lody. Przeniósł się jakiś czas temu. To jest ten student, o którym mówiłem, pamiętasz? Jestem bardzo fajny i miły. Postawił się po mojej stronie, kiedy zostałem zawieszony za ściąganie. Dzięki niemu mam teraz też innych przyjaciół. No, uczy mnie trochę o komiksach, grach wideo. Żeby mu się odwdzięczyć, pomagam mu w nauce. Czasami robimy razem pracę domową. Nie myślałem, że w zabawę to coś, co może być każdego dnia. Zamiast bać się uciekać, powinienem po prostu się z tym zmierzyć. Sensei, naprawdę dziękuję. Wiesz, twoje nauki naprawdę się przydały. Wiele się nauczyłem. Mam nadzieję. Nigdy nie pamiętam, co oznacza home run. Wiem, że jest to jakiś tenis baseballa, a baseballem się zupełnie nie interesuje. Wiem, że na pewno to oznacza, że trafi piłkę, porzuci i że ona daleko poleci. Poleci tak daleko, że doleci do twojego pociągu. Proszę nie zapomnij o mnie, nawet jeżeli będziesz daleko. Ja o tobie również będę pamiętał. Naprawdę cieszę się, że przyjechałeś do tego miasta. Aczkolwiek musiało być dla ciebie bardzo ciężko z tymi morderstwami. Nawet nie wiesz! Zdarzało się tylko jak tu byłeś, prawda? To naprawdę dziwny zbieg okoliczności. Sensei... Dziękuję. Nie płacz. Kiedy odjadę? To się musiało wreszcie stać. Podejrzewam, że do Lisa też mogę dojść. Jak już ze wszystkimi, to ze wszystkimi. O, wszędzie jest złoto, na litość boską. Ale Lisa chciała. O, co ty robi taki młodzieniec jak ty w takim starym miejscu? To miejsce jeszcze do niedawna było masowo odwiedzane przez gości, ale ostatnie czasy widuje się ich coraz mniej. Słyszałem, że ktoś próbował zniszczyć to miejsce, ponieważ zostało ono okradzione. Podobno mieszkał tu jakiś lis i próbowali go zagonić do schroniska. Za wiele plotek ostatnie czasy. Pamiętasz wtedy, kiedy była tam gła, okej, wszyscy mówili, że się przez nią chorowało? Albo jak to było? Radio północne? To gdzieś tak się interesowały. Mój wnuk i jego znajomi no zawsze się tym przejmowali. Pamiętam, że coś podobnego się działo, kiedy byłem dzieckiem. Ciekawe, kto zaczął te plotki. A, teraz ja miałem kupić trochę soku dla mojego wnuka. Okej. Ciekawe, czy list poszedł do tego schronu? Schroniska, Jezus, schronu! Ktoś mnie pa... O! Czołem. Wow! To jest niespodziewane.
Nie, naprawdę. Nie spodziewałem się, że zobaczę Lisa z jego rodziną. Samego Lisa, okej, okay, ale... Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Dzień sklepowy mamy już zaliczoną. Jestem pewien, że nikogo tu nie spotkam. Prawda? Dawaj! O, Shinji. Coś z tym tak? Masz dodatkową patę do już coś? Nie? Chciałem cię potem jeszcze zobaczyć. No wiesz, ja przyjadę do ciebie. Naprawdę? Jest, masz może chwilę? Chyba mam. Nie, wiesz, tak sobie przyszedłem, pomimo tego, że nie mam zupełnie czasu, aj. Pamiętasz ten dach? Próbowałem z niego skoczyć, więc chyba mam prawo pamiętać. Powstrzymałeś mnie, kiedy próbowałem z niego skoczyć? Jakby na to nie patrzeć, to było głupie. Nie gadaj, aj! Skakanie z dachu jest głupie. Nie uwierzyłbym, gdybyś mi tego nie powiedziała. Czasami naprawdę. Naprawdę chcę ci podziękować, Shinji. Powstrzymałeś mnie, a ja ci posłuchałem. Dzięki. Cieszę się, że mogłem ci to powiedzieć, zanim wyjechałeś. Dobra, dosyć tej opery mydlanej, ja. Powinniśmy coś zrobić w związku z tym, że jest przerwa wiosenna. A naprawdę chciałbym do ciebie zajść, Shinji. Wbrew pozorom jestem... dosyć cierpliwa. Tak naprawdę nie przeszkadza mi związek na odległość. Więc nie macie o mnie, Shinji. Myślałem trochę o przyszłości. Nawet nie na uniwersytecie, robocie czy czymś takim. Ale zawsze chciałem zostać mniejszą personą. Personą, osobą. Zabijcie. Czy to brzmi jakoś dziwnie? Jak na ciebie, tak! Może nie powinnam mieszać ze sobą swoich celów i marzeń. Mój naczyń stwierdził, że to dziwne, kiedy to powiedziałem. Ale naprawdę cieszę się, że cię poznałam. Nie wiem, jaką osobą byłabym, gdybym tak się nie stało. Może zapatrzyłabym się na ten kanał północny. No i plotkowała i w ogóle. O, nie wyobrażam sobie, żeby coś jeszcze ze mną stało. Musiałem naprawdę mocno się zmienić. Okej, okay, koniec tej gadaniny. Jestem tym tak zdenerwowana, mówiąc to wszystko. Nic tego nie zrobiłam. Nie robiłam. Możesz się pożegnać z innymi. Jestem pewna, że na ciebie czekają. Ja chyba pójdę do domu. Moje dodatkowe zajęcia się skończyły. A co sobie idź? Nie, nie pożegnam się. Na razie, Shinji. No dobra, czy ja ci każę? Ojeju, ojeju. Trochę tych osób, z którymi muszę się pożegnać bez pozorom, jest. Mówcie, co chcecie. Tutaj będzie Jan. Nie będzie? Cholera. A! Racja. Ach, jeju. Okej, tu nikogo nie ma. Jestem pewien, że tu koridorowe. Też nie nikogo. Biologii nie, biologii... O Jezu. Workshop, workshop, socjologia? Nie no. O, widzicie. Wiedziałem, że kogoś znajdę. O, cóż za dedykacja. Czemu, Jana? O, cześć, senpai! Mógłbyś potrzebować chwilę? To miejsce totalny bałagan. Spoko? Poczekaj, jeszcze nie przemyślał ci ją. Nasz zespół spotkał się, aby poćwiczyć się przed występem na ceremonii otwarcia. Nie chciałem cię dzwonić, senpai. Dlaczego? Chciałeś dzwonić?
Już to wyjeżdżasz. Nie chciałem ci przeszkadzać, jeżeli byłby zajęty pakowaniem. Wtedy mogłabym się rozpłakać, gdybym cię spotkała. Ale czy to nie dobrze, że ta osoba zniknęła? Martwiłem się, że gdyś wyjechał, miałbyś złe wspomnienia, ale to wszystko przez tą mgłę. Na pewno się cieszę, że jest jasno i słonecznie w twój ostatni dzień. Mam nadzieję, że nie będzie o to tak mówiliście. Chcesz też powiedzieć, senpai? Mianowicie? Jak już zdam, będę próbowała studiować muzykę za granicą. Ambitnie. Im więcej ćwiczę, tym bardziej zafascynowana muzyką się staje. Zawsze próbowałem grać lepiej niż wcześniej. Ale nie o to chodzi w muzyce, bardziej chodzi o to, jak się ją gra. I próbowałem wyrazić się przez muzykę, ale zdałem sobie sprawę, że nie wrzucałem w to żadnych emocji. Nie mogłem tego znieść. Ale naprawdę miałem na myśli to, co mówiłem, kiedy dawałem ci ten bilet, więc próbowałem się z tym zmierzyć i ćwiczyłem coraz więcej. I zacząłem rozumieć, że każdy dzień to walka przeciwko samemu sobie. Ludzie walczą z osobą, którą byliśmy wczoraj, aby stać się lepszą osobą dziś. Odkąd zdałem sobie z tego sprawę, zrozumiałem, że że będę grała jakąś muzykę przez resztę swojego życia. Senpai? Prawdopodobnie zmierzę pół świata przez najbliższe 2 lata. Nie będę płakać, kiedy wyjedziesz. To będzie zupełnie jak jakieś ćwiczenia, kiedy będę się żegnać z tym miejscem. Będziemy rozdzielni, ale... Senpai, zawsze będziesz dla mnie kimś wyjątkowym. Moje ojce daje mi swoje błogosławieństwo, kiedy im powiedziałem, że chcę studiować za granicą. Mówili, że jestem strasznie oparta, odkąd tylko się narodziłam i nic, co by powiedzieli, nie mogło zmienić mojego zdania. A ja myślałem, że nie miałem osobowości. A to chyba rzeczywiście prawda, że rodzice znaleźli najlepiej. Senpai, życzę ci wszystkiego najlepszego. Zobacz, przyjdziesz mnie zobaczyć i życz mi szczęścia, kiedy to ja będę wyjeżdżać. Jasne. W sumie... A, ja no jest w tej chwili w pierwszej klasie. Żegnaj, senpai. Będzie w drugiej. O Jezu, Jezu. No bo teraz pytanie za punktu, które by się szło. Jeszcze grzecznie pytam, które by się szło. Nie, serio, które by się szło do... Zawsze zapominam, którędy się idzie do patrzywych klubów sportowych. Naprawdę. Nie martwcie się, zajdzie mi to jakieś pół godziny, ale więcej później znajdę. Boicie coś z tym wszystkim najgorsze? Że nie można tam jakoś normalnie przejść kwadratem. No kto to widział? O Jezu Chryste, tu jest przejście na drugie piętro. Wow, baza wirusów programowała was. Tu jest przejście z powrotem do części typowo szkolnej. No super. Jezu. Tak, to jest moją pamięcią. A to wygląda! O, to nie jest tak, że nie jestem tego jakiś w stanie przyzwyczajony.
Okej, też boszą. Nieważne. Naprawdę, nieważne. To było do przewidzenia w sumie. No bo gdzie oni mogą być? Na pewno się nie obżera się w chińszczyzną. Nie no, kto to widział? Co tam ludzie? Wow! Ha? Co zbieg okoliczności? Właśnie rozmawialiśmy o tobie. Powinieneś się na nich chwilę spędzić? Po to tu przyszedłem, a co ja się dam? Cóż... Zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy... to wszystko, co się działo przez jakiś czas. Czy to już się skończyło, czy nie? I w ogóle. Rozmawialiśmy o tym, że Shinji już to wyjeżdża. Czemu o tym mówisz? To jest trochę wstydliwe, stary. A szczerze mówiąc, chciałem cię zobaczyć jeszcze ostatnio, a sobie myślałem, że będziesz zajęty. A chwilę później wchodzi sobie. Tak się zamartwiałem niczym. A no, jak zwykle. Szczerze mówiąc, w takim tempie nasza drużyna być może będzie w stanie wygrać turniej w Toronto. Wow. Naprawdę? Mówisz o finałach narodowych, prawda? O. Cóż, przynajmniej jeżeli utrzymamy formę. Cóż, to wciąż spory postęp. To wszystko przez ten ciężki treningi. Pierwszoroczniaki cały czas narzekały na to. Ja nie biorę tego na poważnie. Ale jak widzę, jak się obijają. Rozumiem, dlaczego Kobe na mnie wściekły. Cóż... jestem w stanie rozróżnić, kiedy ktoś... bierze coś na poważnie albo nie. I to mnie irytuje. Widzisz? No cóż... ciężkie treningi są naprawdę trudne, ale... nie wiem... bardziej mi się to podoba niż wtedy, kiedy się po prostu obijam. Cóż, byłoby mi już trochę jeszcze lepiej, gdyby się indziej na się trzymał. Cóż, nic nie możemy z tym zrobić. Czas to przełknąć. Shinji znajdę kiedyś tam do ciebie, więc... lepiej też przyjeść raz na jakiś czas i nas odwiedź. Oho. A zresztą, nie martwmy się aż tak. Może zachowujmy się tak jak normalnie i odeślijmy go z uśmiechem na twarzy. To ty na to, znajdź mi jakąś uroczą dziewczynę, okej? Co? Myślałem, że lubisz ci... cicho! Nic nie mów! A skoro o tym mowa... co z twoją obietnicą? Mógłbym się, że to ty mówisz, że będziemy mieli kolejną randkę grupową? Czy tak na poważnie? Oho. W takim razie mam kolejno do powiedzenia. Przestań nosić te cholerne dresy! Shinji, myślisz, że dasz radę mu kupić jakieś sensowne ciuchy jako prezent pożegnalny? Ej, mam więcej ciuchów niż to, okej? Okay? Tak, jeszcze jakieś 3 pary dresów. Tak, pewnie jakieś same dresy. Wydało się. Lepiej kiedyś jeszcze padnie, Shinji. Nie wytrzymam na tej grupowej Sandajskę. Nasza trójka powinna się na taką udać. I to im prędzej, tym lepiej. Cóż, nie jestem pewien, że musisz się jeszcze z kimś pożegnać, więc cóż, zobaczymy się jutro. Ta, nie marnuj czas na nas. Nawet jeżeli będziemy oddzieleni, zawsze będziemy przyjaciółmi. Czemu to zawsze ty mówisz tą lepszą część? Cóż, taki już twój pech. A z kim się jeszcze muszę pożegnać? To się nie liczy. Byłem. I się nie liczy, okej. No, czy jeszcze Hisano? Hisano... ten nie będzie tam, gdzie zawsze. Jestem nieważny, że będzie tam, gdzie zawsze.
Okej. Cześć, Tano. Co? O, Shinji. No cóż, za zbieg okoliczności. Naprawdę jesteśmy powiązani jakoś przeznaczeniem. Moglibyśmy to za... Mamy cię ze starych czasów? Aha. Wow, ureshi. Jak mi miło. Mi również. Byłam na grobie mojego męża. Potem przybyła na tą rzekę, tak jak ostatnim razem. I pierwsze co widzę, to ty. To niespodzianka. Żyję z jednym z moich dzieci i jego rodziną. Są naprawdę są uprzejmi. W sumie nie rozmawiałam o moich dzieciach z tobą. Raczej zdystansowałam się od reszty mojej rodziny. Mam się, że jeżeli bym tego nie zrobiła, mogłabym za bardzo na nich polegać. Żyjąc swoimi własnymi życiami, nie chciałabym być dla nich tylko ciężarem. Więc chciałam, żeby o mnie zapomnieli, aby traktowali mnie, jakbym była martwa. Nie przesadzasz! Ale powitaj mnie i żyjemy razem. Opiekuję się mną, ale ja opiekuję się ich moim synem, czyli moim wnukiem. Jest w pewnym sensie to jest na zasadzie, gdzie że ja pomagam im, oni mnie. Naprawdę jest miejsce na tym świecie, do którego należę. Ja po prostu zakładałem, że takowego nie ma. Oni są moimi dziećmi, moją rodziną. Naprawdę żałuję, że nie mogłem z nimi wcześniej porozmawiać. Śmierć mojego męża musiała być dla nich naprawdę ciężka. Jak na to nie patrzeć na siebie ojca? Czy wciąż jesteś smutna? Raczej są momenty, kiedy jestem smutna? Ale jestem tak szczęśliwa. Mimo to czasami robi się smutno. Po prostu nie mogę przestać myśleć rzeczy w pokoju. On też by chciał poczuć to szczęście. Więc zdecydowałam, że najlepsze co mogę zrobić, to żyć długie, szczęśliwe życie. Postaram się, aby reszta mojego życia była tak dobra, jak tylko może. A potem opowiem o nim mojemu mężowi, kiedy tylko go spotkam. Będziemy mieli całą wieczność, żeby się razem szczęśliwi. Ja już się nie boję, jestem po prostu trochę samotna. Nic dziwnego. Będę musiał mu opowiedzieć o tym wszystkim, co stało się w tym mieście. O tym szalonym roku, o krótkich morderstwach, o tym jak policja rozwiązała sprawę. Policja! Pff. O tobie też, nie macie? Oho. Nie będę mu stawić nic, co tam na górze. Zdałem sobie niedawno z tego sprawę. Rzeczy, które są cenne, pozostają tak kurwa mi, nawet jeżeli jesteś żywy lub macie. Wybacz, że musiałeś wysłać całego tego monologu. Wyglądasz na to, wygląda to, że masz jeszcze trochę rzeczy do zmienia. Wyglądasz jakbyś naprawdę dorosł, Shinji. Jesteś naprawdę dużo bardziej przystojny. Nie tak jak mój mąż, oczywiście. Ja mam nadzieję. Cóż, trzymaj się. Masz jeszcze całe życie przed sobą. Zbyt wiele to już mi nie pozostało. Nie tu chciałem. O Jezu Chryste. Patrzę na czas tego odcinka, który będę dzielił, to gwarantuję, bo... Sam fakt, że trwa on 49 minut, trochę mi się nie podoba.